Witajcie czarownicy i czarodzieje, z tej strony Antek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. Dawno nas nie było, ponieważ działo się bardzo dużo rzeczy. Byłem też ostatnio taki zmęczony, po prostu nie miałem siły na nagrywanie. Tak, no nie wiem, potrzebowałem po prostu odpocząć sobie. Wleciał przez ten czas inny film, Q&A, taki mini motovlog, który bardzo wam się spodobał, było bardzo dużo wyświetleń, za co bardzo wam dziękuję, były łapeczki, były komentarze, że chcecie więcej takich motovlogów. No teraz sezon się zaczyna, więc myślę, że będziemy troszkę tego nagrywać. Ale wracając do Hogwarts Legacy, spotykam się z Sebastianem i Jan poza miasteczkiem, aby wujo nic nie widział. Pewnie Sebastian będzie chciał jej przekazać, że jest szansa, aby jej pomóc. Sprawdźmy, co się tutaj wydarzy. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. No, chcielibyśmy wejść tutaj w rozmowę, coś, halo? O matko. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. Be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Czy co, misji nie będzie, tak? I can't believe my uncle wants to leave. Ja pierdzielę, to fest. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get into the catacomb and then conduct a sacrifice. Ja pierdzielę. Złożyć ofiarę. Ciekawe z kogo. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an aura anymore. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Aha. No dobrze. Bez kitu. Myślałem, że będziemy tu mieli jakieś fajne zadanie. Nasza przyjaciółka. Dobra. Chodźmy się z nią spotkać w Hogsmeade. Poróbmy te zadanka w tym odcinku takie może poboczne, co? Bo... Gdzie mam się z nią spotkać? No dobra, zaraz ją gdzieś znajdę. Poróbmy takie poboczne, żebyście też zobaczyli... no nie tylko główną fabułę, ale takie poboczne rzeczy. W następnym odcinku już zaczniemy robić czwartą próbę. O kurde, ej, tu kawałek. Oj. No dobra, szybciutko tam dobiegniemy. Dobra, nic tu nie ma dla nas. Chodźmy. Oj, rzeka, rzeka, rzeka. Most. I cyk, jesteśmy obok Nati. Ciekawe, co ma nam do przekazania. Ostatnio było grubo. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble and Mr. and Mrs. Rib. All right. I suggest that... No nie, będziemy chodzić i rozmawiać z ludźmi. I saw some ash wine. Ja pierniczę. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood. No dobra. To chodźmy porobić te zadania z chodzeniem, bieganiem, pytaniem się. Czemu nie? O, tu mam dwie... Aha, bo ja muszę z dwójką osób porozmawiać. No dobrze. Kto jest najbliżej? 85 tam na mnie pokazuje. No dobrze.
Chodźmy więc tutaj. Czekajcie, w trzech miotłach? Tak, w trzech miotłach ktoś jest. Patrzcie, i tu jest to światło zepsute, nie? Tak jak gdzieś tam kilka odcinków do tyłu. I to się dzieje po tamtej aktualizacji. No dobra, jakoś to... Nie, no nie wiem, mi generalnie to przeszkadza. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vault. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. Jezu, normalnie to jest tak rażące. O, tutaj jeszcze jest okej, okay, ale tam jest tak rozjaśnione wszystko, to jest dramat. No dobra, to szybko zebraliśmy informacje od jednej osoby, chodźmy dalej. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. Oh. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Na pewno będziemy uważać. No, dobra. Matko, uciekajmy stąd. Uciekajmy. Dobra, tamta osoba jest chyba poza trzema miotłami. Gdzieś kawałeczek za. Gdzieś tutaj. O, hello. May I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir. Co? I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted reading a note when you know who. No wiesz kto. I had the note behind the counter. And offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill. Piszą sobie liściki, okay. He has higher hopes for her. Harlow. Me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and Shalik. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to request until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Czyli brał od niego. Thank you for telling me. Brał od niego wyposażenie sklepu, tak? To jest ten, co ma te magiczne ubrania, tak? I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Dobra. To jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedna osoba, która może nam pomóc. Znaczy pomóc. Dać nam jakieś informacje. Dobra, tu mamy mostek. Co to tu stoi? Ej, to jest goblin.
No? Co ty tu robisz, goblinie? Ale wyglądał na miłego generalnie. Hello. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic, what happened to Bickle? He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, Dulcibella, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprised Brookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. Dobra. Złapiemy gościa. Nie bój się. Mów wszystko, co wiesz. Sprzedaj go. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle. Dobra. Rozmowa zakończona. Chodźmy do Natty, powiedzieć jej, co wiemy. I może dorwijmy kogoś, zawalczmy gdzieś, wiecie, niech coś się dzieje. O, kurde młody, wystraszyłeś mnie. Yeah. Dawno nie czarowałem, naprawdę dawno nie nagrywałem. O. Co? Serio? Musimy się wrócić, bo ta się nie pojawiła? Ona ma pewnie kłopoty tam. Ja pierdzielę. Szybko lećmy. No to ładnie. Dawać, szybko, szybko, szybko. Rebellion. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. No, to nieźle porwali ją. Haha, wydupiaj. Znajdziemy ją, spokojnie. Dobra, lecimy z tym. Dobra. Dobra, to jest proste. A, trzeba to do końca wyciągnąć. Okej. Doskonale. Nic tutaj nie ma takiego, żeby zabrać sobie? Nie ma. Dobra, odpowiednie czary ustawione, ustawione. Oczywiście, jak już tutaj jesteśmy, to przy okazji zbierzemy sobie jakiś pieniądz. A, jeszcze opcjonalnie możemy... Tam te rzeczy znaleźć. Ej, to jest ok. To byśmy mogli zrobić dodatkowo. Dobra, będziemy petryfikować może gości. Chyba, że będzie ich mało i mają jakiś niski poziom, to wiecie, to możemy się z nimi lać.
Też zależy nam na czasie, nie chcemy, żeby ta misja trwała nie wiadomo jak długo. Dobra. Ej, oni mają 30 poziomy. O cholera, tam ma 35 poziom. Dobra, ją tutaj musimy spetryfikować jakoś. Okej, możemy się z nimi lać, ale ją musimy zajść od tyłu. Dobra. Spoko. Największego wroga żeśmy pokonali. Expulso! O kurde. Dobra, ten ma 34 poziom. To może jego wykorzystajmy jako naszego ziomka, ale nie mamy czarów tutaj wrzuconych. Ciach. Gdzie jest twój umysł, chłopaku? Teraz jesteś z nami przez jakiś czas. Boom! Ciach. No i dobra, i został tylko on. Musimy mu nastukać. Okej, jego zaklęcie nie przeszło. Nie wiem, rzucił w nas. Ja nie zdążyłem się w sumie niczym tak naprawdę obronić. A normalnie, nie wiem, nie dostałem tym zaklęciem. Nie wiem czemu. Okej, tutaj ciach. I mamy 32 poziom w ogóle, tak teraz zobaczymy. O, to ma... A, okej, mamy list. O, Leonie sobie leży obok mnie i się bawi swoim kocykiem. Tak więc jakbyście słyszeli jakieś dziwne odgłosy, to nie wystraszcie się. O, co my tu mamy? To jest w ogóle strasznie ciemno. A, że niby tutaj można było wszystko po cichu przejść. A ja tutaj taką bardachę robiłem. A, widzicie, ale... Oj, 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 oj. 34 poziom. Wow, dwóch naraz. Aha, dobra, jednak nie. Niespodzianka. Coś tutaj mamy? Nie, czekajcie, bo my to pójdziemy od razu po Natii, a nie przejrzeliśmy jeszcze tak naprawdę wszystkich rzeczy, które tu są. O, dobra, znaleźliśmy, no i wszystko jasne. Co to było? Ja pierdzielę, ej. Dobra, co? Chyba nie potrzebujemy więcej rzeczy, chociaż... Nie, dobra, tą skrzynię weźmiemy. Co tu jest? Niezidentyfikowany przedmiot? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Dobra, chodźmy po Natii. Jesteśmy gotowi na war. A czekajcie, zniknijmy może na chwilę. Wow, jeszcze mam tutaj jakąś skrzynkę do otworzenia. Spokojnie, my jesteśmy w to dobrzy.
To chyba skrzynia pierwszego poziomu. Czy przepraszam, nie skrzynia, zamek. Różdżka. Kogo? Dobra, tutaj się odkryjmy. Dobra. Aha, to jest on. Siema. Aha, to jest mąż tamtej. Polecamy się na przyszłość. And there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Okay. Aha. To już, tak? Mhm. Dobra, to jeszcze pomóż Nati. No, dzięki za pomoc. Teraz trzeba będzie stąd jakoś wyjść. But be careful. Thank you, my young friends. Nie ma problemu. Szykuj się do walki, okej. Okay. Znajdziemy jednego z mocniejszych wrogów i użyjemy na nim pewnych zaklęć. Niewybaczalnych oczywiście. A czekajcie, jakbyśmy tak zniknęli sobie. Ja nie, tutaj nic się nie dzieje. Jo, ja nie pamiętam, którędy to się szło tutaj. Tutaj górą gdzieś? Nie. Górą nie. To są jakieś boczne. No, nic mi to nie pomaga tutaj. Ja mówiłem, że jest ciemno, nie? No, szkoda tylko, że zapomniałem, że mamy zaklęcie na to. Dobra, mamy wyjście. Dokładnie, skończmy z nim. Chodźmy. Chodźmy do Officer Singer. Let's go. No, ona już tu jest. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isko Rabe told me a couple of students had rescued him. No, któż by inny, oczywiście, że my. He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time. Tak, o, wy będziecie to robić, myśleć, robić, a my to wiecie. My to szybko wchodzimy i ciach. Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not. Czy to jest groźba?
Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. No, Nati, powiesz nam coś? Mhm. Omnis. To kurde może być fajna misja, bo kogoś tam pewnie poświęcimy, ale nie mogę teraz. O, kolejna sowa. O. O! Spoczko. Od kogoś jeszcze przyjdzie sowa? Dobra, już chyba nie. Więc... czekajcie. Bo z Poppy też byśmy się mogli spotkać, ale... Pójdźmy do Smyka, bo on coś chce nam powiedzieć na temat Feniksa. Jak wiecie dobrze, w książce i w filmie o Harrym Potterze był Feniks. Więc może... No dobra, gdzieś czytałem, że tutaj też jest, tak? Więc gdyby udało nam się go złapać, to byłoby fenomenalnie. Hello, Deek. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deek does. Deek knows that you want to learn about all sorts of beasts. And Deek recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. Widzicie? A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned. The one Harlow and the poacher pack are after. Deek would not doubt it. If Deek has heard of it, surely the nasty poachers have as well. Which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deek thinks so. So majestic a beast should not fall. Deek is not sure why, but Deek feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deek's prior master. Deek hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Jaskinie? No dobrze, ale jaką jaskinię? Miała być góra, tak? Patrzcie, my tam mamy Few, nie? Ta. To jest to, że właśnie poza odcinkami gdzieś tam się chodzi i odblokowuje te miejsca. Też na odcinkach ostatnio też dosyć sporo tego robiłem. Dobra, górska jaskinia Feniksa. Chodźmy. Misja rozpoczęta. Feniks z popiołów. Matko, ja mam nadzieję, że tutaj się obędzie bez pająków, nie? Chyba nie. Revelio. Could the Phoenix be in there? Confringo. Te pająki są martwe chyba. Okej. Posąg Testrala. Ej, ale gdzie ja poszedłem? Ja nie miałem chyba w ogóle tu iść. Ja pierniczę. No tu nie mogę. No to gdzie w takim razie? Wow. Ja przyszedłem tu.
No tu jest wyjście, tak? To mogę iść tylko tędy, bo tu nigdzie nie mogę. A, tu. Dobra. O. Kłusownicy, kłusownicy. You've seen how much a single feather fetches. Just imagine a whole blooming bird. You're a slippery little thing. I shall get you. No, pięknie sobie z nimi poradziliśmy. Pięknie. Poczekajcie, bo tutaj byśmy zeskoczyli sobie stamtąd z góry. Byśmy mogli tutaj wrócić. Czy ja tutaj coś zostawiłem? No, tutaj coś jest. Chodźmy, chodźmy, nie możemy tutaj nic tak po prostu zostawić. Wszystko może nam się przydać. Dobra, schodzimy w dół. I teraz tak. Tutaj wszystko oczywiście sobie zbieramy. Jak żeby inaczej. Gniazda wyposażenia są pełne. Uuu. Dobra, słuchajcie, czegoś musimy się pozbyć. To możemy wyrzucić. Wiecie, jak coś jest warte mniej. O, 99, o, 60. No, to zniszczymy też. To też. I dobra, mamy trzy miejsca, z czego jedno już nam się... To już jedno mniej. Jeszcze mamy dwa miejsca, tak? Może nie będzie tutaj zbyt dużo rzeczy takich. Ale musimy się jak najszybciej udać do handlarza. O, animaga byśmy musieli trafić. Jezu, jak to się stało? No dobra, tu widzę, idzie szybko. No, nawet bardzo szybko. Nati, wiesz co? Dobrze, że nie wiesz, co my teraz robimy. My tu teraz, kurczę, szukamy Feniksa, więc nie możemy się spotkać. Nie mogę ci pomóc w chwili obecnej, niestety. Ja pierdzielę, ej, to jest normalnie miasteczko. Feniks, ej, przyleciał sam do nas? Okej. Okay. A. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Mhm. Dobra, już mamy full generalnie itemków. Jak ja mam za nim pójść? Nawet nie wiemy, gdzie iść. Oj, oj, bo spadniesz, chłopaku. A masz. Dawaj, boom. O ty, wow. Boom.
zostałeś zniszczony. Dobra, chyba tędy musimy iść. Nie, pewnie tędy, ale... Kurde, my nie możemy jeszcze zamków trzeciego poziomu otwierać. Naprawdę, muszę kiedyś poza odcinkami się tym zająć. Bo jest coraz więcej przejść, gdzie wymagany jest właśnie trzeci poziom Alohomory. Gdzie ty go widzisz, chłopaku? Chciałem tu wejść. Coś zabrać. A, mogę tutaj, tędy, dobra. No skocz po prostu, chłopaku. Wiedziałem. Dobra. Wyrzućmy dużo rzeczy, pewnie szalików mamy pełno. 60, cyk, od razu, niszczarka. 90, 60, cyk, niszczarka. Niszczarka. Tak jest. Co możemy? Szaty. Szaty pewnie są drogie. No, o, 60. No to niszczarka. Tu 150, 90, 150. Dobra, 90. No to niszczarka. No i mamy 5 wolnych slotów, tak? Dobra, już 4, bo właśnie jeden zapełniamy. Cyk. No i szalik. No po prostu fenomenalnie. No dobra, pamiętajcie, że to jest wszystko pieniądz. A, grosz do grosza i będzie kokosza. Tu warto iść w ogóle? Co tu jest? No dobrze. No, ten sok się przydaje. Do soku. Sok się przydaje do soku. Aj, znowu te pająki. Och. Ale paskuda była, ej. Ciekawe, czy trafi nam się tutaj jakiś duży pająk. Wow. W ogóle spadłem pod mapę? Czy wy to widzieliście? No to mi się jeszcze nie zdarzyło, bo to generalnie nie z mojej winy. No nie wiem, ale to jest fajny moment, żeby zakończyć ten odcinek, więc dzięki bardzo, że zostaliście do końca. Zostawcie jeszcze łapeczkę w górę, jeśli ta seria wam się podoba. Pewnie was męczy, ale jeszcze kilka odcinków. Wierzę w to, że jeszcze kilka odcinków i ją przejdziemy i wtedy może zaczniemy po prostu coś innego. Także łapeczka w górę, może jakiś komentarz i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!